wysiekałem, wysiekałem na pieniądze dziadka. 11 tysięcy na placu złożyłem. Puśćcie, nie puśćcie, do oczu mu stanę. Krew dziecka rzucę mu w twarz. Zabójco, na dziadki patrz pomordowane. Na rozpacz, na lament nasz. Herodzie, niech cię piorun Boży spali. Niech żywcem stoczy się trąd. Krew naszych dzieci, wasz Bóg na szali. I woła cię na swój sąd. A ja, mych ramion szalę, okryła moje dzieciątko małe. Czujesz, Herodzie, jak ja patrzę wściekle, jak we mnie zbiera bunt. Za krew niewinnych dzieci czekacie tylko grób. Precz! Kto kazał, co się stało? Wyjdźcie ty, rycerzu! Będziesz moje królestwie panował. Wiem, że umrę, że pójdę na piekielne męki, a jeśli już, to nie inny ja z rycerskiej ręki. Ach, biada ci, król Herodzie, płaczą przecież wszystkie matki za wycięte dziadki, a sam król porwał się na swego syna? Oj, człowieku, oj, szaleńcze, krew ocieka z twych szal, tronu, rąk, żydowskiej krwi nigdy z siebie nie zmarzasz. Słyszę głosy niepojęte, zimno mnie ogarnia aż strach. Palą się moje barki, palą się moje włosy, ach! Kostuś, Kostuś, siostra moja, przywoź do królewskiego pokoja. Chodziłam po lasach, w tych białych portasach. 7 par butów zdarłam. Aż ciebie, Herodzie, w tym pałacu znalazłam. Moja pani, nie miej tyle złości. Zdejm ze mnie purpurę, okryj swoje kości. Ja w purpurach nie chodziłam i chodzić nie będę, ale królom, Herodom, gościnać będę. Błagam, daruj choć rok. Nie, ani pół. Tydzień, dzień. Nie, na rozkaz boski spada twój łeb królewski. Maści ode mnie ten masła garnuszek,
a jutro przyniosę ususzonych gruszek. Lecz nie mam co dać, bomba tak podobnie, a niczym cię przykryć na taki mróz srogi. Ale co mam, to przyjmij. Koją bombeczkę, masełka garnusza, chleba przylepeczką. Yeah.
Zobaczcie, kochani, od Boga wybrani, że dzieciom sen zapada. Więc cicho z pokłonem klęknijcie, dziecinę śpiącą pożegnajcie i do domu swych wracajcie. Lecz zanim się rozejdziemy, życzenia wam złożyć chcemy. Pierwszą gwiazdkę ujrzysz na niebie, wspomnij tych, co kochają ciebie. Gdy pierwsza zgasnie, a druga zabłyśnie, niech cię aniołek od nas uściśnie. Jak bombka na choince i gwiazda na niebie, aż Bóg miłosierny zjawia się u ciebie. I dają ci spokój, radość i wiarę. Te święta radosne, hojne i wspaniałe. Szczęście nadaje się życiu, tu magia w tym sercu zaklęta. Nie pozwól zostać w ukryciu, podaruj wszystkim na święta. Dziś składamy wam życzenia, aby raźniej w duszy było, aby wam się dłużej żyło. Codzienności bez smutku i cierpienia, oto nasze są życzenia. Proszę Państwa o zajęcie miejsc, a ja chciałabym jeszcze
powiedzieć, że pan tutaj popracował troszeczkę. Przede wszystkim dziękuję wam, dzieci, było fantastycznie. Występowały dzisiaj klasa trzecia, czwarta, piąta i szósta. I proszę państwa, osoby, które stoją na tym przedstawieniu, pani Barbara Tyzio. Nie da się tego pokazać jeszcze w innych miejscowościach. Jesteście wspaniali. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję również tym, którzy ich przygotowali. Tutaj mam na myśli nie tylko grono pedagogiczne szkoły, ale i rodziców, a szczególnie mamy. Moja córka też kiedyś występowała, to wiem ile to jeszcze trzeba pracy w domu wykonać. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękuję wam, że przyszliście i mieli takowo występować, bo jak ta aula jest pełna, to aż się serce cieszy. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę wam wszystkiego najlepszego nowego roku. Moi drodzy, scena teatralna, ale tylko wielkiego teatru, by pomieściła aktorów, może hala stulecia, tak? Więc kto wie, może się kiedyś uda coś takiego zorganizować. Bo rzeczywiście praca, która została włożona i wasze zaangażowanie są godne podziwu i naśladowania. Cieszymy się bardzo, że możemy uczestniczyć w takim przedsięwzięciu, cieszyć się tym, co wy wypracowaliście i widzieć, jak was to cieszy. Bo czym innym jest występ przymuszony, a czym innym jest płynący z serca, którym dzielicie się z nami wszystkim. Bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję. Proszę Państwa, tradycyjnie, może moi aktorzy zostaną, tylko proszę panie o rozdanie takiego, no coś słodkiego za tą wspaniałą pracę, a my na zakończenie tradycyjnie zaśpiewamy sobie wspólnie kolędę. Może przybierzeli do Betlejem, tak? Chórze drogi? Oczywiście, oczywiście, dostaniecie słoneczko.
ucznia, ksiądz proboszcz pewnie to powie, pomyśleliśmy, że dobrze zrobić takie kolędowanie tutaj w naszej sali wspólne na zakończenie tego okresu Bożonarodzenia. Dziękując jeszcze raz za przybycie, życzę wszystkiego dobrego w nowym roku i mam nadzieję do zobaczenia.